W ostatni weekend maja w Kłodzku odbyła się jedna z najbardziej kultowych i najstarszych w Polsce imprez samochodowych dla kierowców amatorów – Lew Kłodzki. Była to już 43. edycja rajdu. Impreza została wpisana do kalendarza Polskiego Związku Motorowego jako druga runda Dolnośląskich Mistrzostw Okręgu organizowana dla amatorskich załóg. Kto jest organizatorem? Organizatorem jest Automobil Klub Ziemi Kłodzkiej przy współpracy Urzędu Miasta, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Pro Auto, no wielu sponsorów. Start i meta zawodów znajdowała się w Galerii Twierdza Kłodzka. Zgłoszonych było 56 zawodników, generalnie wystartowało w dniu wczorajszym 52 i dzisiaj rano również do drugiego etapu wystartowało 52 uczestników. W dwudniowych zawodach zawodnicy mieli do pokonania łącznie 7 prób sprawnościowych z szykanami i 4 próby szybkościowe. Długość trasy wynosiła łącznie około 227 km, z czego prawie 12 km stanowiły próby. Po wystartowaniu z Galerii Twierdza Kłodzko zawodnicy jechali w stronę zabytkowej Twierdzy Kłodzkiej, na której odbywała się próba sprawnościowa z szykanami na odcinku około 1 km. W tej próbie zawodnicy musieli wykazać się swoimi manualnymi sprawnościami. Po zaliczeniu jednej pętli zawodnicy udawali się na ulicę Półwiejską w Kłodzku, w rejon firmy Ingbud, na terenie której musieli zaliczyć kolejną próbę sprawnościową z szykanami na odcinku około 1 km. Po zaliczeniu tej próby udawali się tym razem na próbę szybkościową, która odbywała się na odcinku 1 km i 300 metrów w rejonie Dębowiny. Pomiędzy Morzeszowem i Podtyniem znajdował się start i meta lotna tej próby szybkościowej. Zawodnicy do pokonania jeszcze mieli próbę sprawnościową na terenie firmy Art Park w Bystrzycy Kłodzkiej i szybkościową w miejscowości Spalona nieopodal Bystrzycy Kłodzkiej. Ściganie było tak przygotowane, aby osoby stawiające swoje pierwsze kroki w rywalizacji za kierownicą mogły uczyć się i przygotowywać do startu w poważnych zawodach. Jak wam się dzisiaj jechało? Powiem tak, dobre są te próby takie czasowe, sprawnościowe, typu jak było na Twierdzy, na Ingbudzie i na Artmarktu w Byszycy, a niestety takie odcinki jak Spalona czy Dębowina, no to są odcinki pod górę, po asfalcie, także no ciężko jest, no moc jest tylko 70 koni, także jest ciężko tam cokolwiek wygrać, ale jest całkiem fajnie i do przodu. Czy debiutujecie w tym rajdzie? To jest nasz tak, to jest nasz pierwszy nasz start, jak najbardziej amatorski i jesteśmy zadowoleni. Rajd ukończyły tylko 42 załogi, gdyż część ekip musiała wycofać się z rywalizacji z uwagi na kłopoty techniczne z autami. Jakaś awaria, problemy na trasie? No wczoraj była gruba awaria, urwał nam się zawór, wróciliśmy do Wałbrzycha, szybko wymiana silnika na drugi, no i jedziemy dalej dzisiaj. Jak trasa? Bardzo fajna. Zawodnicy startujący w rajdzie samochodowym podzieleni byli na 7 klas. W klasie pierwszej na pierwszym miejscu sklasyfikowano załogę jadącą samochodem marki Subaru Impreza, Arkadiusza Łopatkę i Piotra Koronę z czasem 12 godzin 53 minut i 0,7 sekundy. W klasie drugiej triumfował Damian Lis i Juliusz Kozaczka, jadący samochodem marki Fiat Seicento. Załoga przejechała rajd z czasem 14 godzin 27 minut i 0,4 sekundy. Jestem pilotem Damiana Lisa. Jedziemy w rajdzie w Lwie Kłodzkim, drugi Damian trzeci raz, ja drugi raz jako pilot. Jakim samochodem? Jedziemy Fiatem Seicento. Cały czas ten sam? Damian jeździ cały czas, ja jako pilot, teraz jadę drugi raz z nim, a wcześniej jechałem dwa razy Lwa Peugeotem 106 jako kierowca. Proszę powiedzieć, jaka to była trasa? Dosyć fajna, troszkę daleko ta Spalona, dojazdówka daleko, no ale to rozciągnięcie w czasie jakoś tak jest, że się odbyliśmy. Czy była jakaś najtrudniejsza? Nie, troszkę na tym Artmarku było trochę takiego syfu, jak to mówią kierowcy, ale spokojnie przejechaliśmy, bez żadnych przygód. W kolejnych klasach najlepsi okazali się Przemysław Rudzki i Tomasz Juranek, jadący samochodem marki Citroen Saxo VTS. Artur Dominikowski z Pawłem Najdą, jadący samochodem marki Peugeot 306. Z kolei w klasie historycznej na pierwszym miejscu dojechali Lucjan Zagaja z pilotem Damianem Wojtowiczem, jadący Fiatem 125P. No w przyszłym roku na pewno będziemy dążyli do organizacji następnej, żeby doczekać jakiegoś okrągłego jubileuszu, 50-lecia przynajmniej. No i myślimy, że może w przyszłym roku
zwiększymy jeszcze liczbę uczestników poprzez zorganizowanie tak zwanej trzeciej ligi, to już dla zawodników, którzy posiadają licencję. Chcemy również ich włączyć, w ten czas będziemy mieli większą frekwencję i większa liczba atrakcji podczas takiej imprezy. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.